A gdy się przybyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: idźcie do wioski, która jest przed wami, a wnet znajdziecie oślicę uwiązaną i ośle z nią. Odwiążcie i przywiedźcie mi je. Jeśli by wam kto coś rzekł, powiedzcie: Pan ich potrzebuje, a on zaraz puści je. A to się stało, aby się spełniło, co powiedziano przez proroka mówiącego: powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przyjdzie do ciebie łagodny i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Poszli więc uczniowie i uczynili, jak im rozkazał Jezus. Przywiedli oślicę i źrebie i włożyli na nie szaty, posadzili go na nich, a wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze. A rzesze, które go poprzedzały i które za nimi podążały, wołały mówiąc: Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim, Hosanna na wysokościach. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, mówiąc: któż to jest? Rzesze zaś mówiły: to jest prorok Jezus, ten z Nazaretu Galilejskiego. I wszedł Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, a stoły wekslarzy i stragany handlarzy z gołębiami powyrzucał. I rzekł im: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Przystąpili do niego ślepi i chromi w świątyni, a on ich uzdrowił. Arcykapłani zaś, uczeni w piśmie, widząc cuda, które czynił, i dzieci, które wołały w świątyni i mówiły: Hosanna synowi Dawidowemu, oburzyli się i rzekli mu: czy słyszysz, co one mówią? A Jezus mówi do nich tak: tak jest, czy nigdy nie czytaliście? Z ust niemowląt i ssących zgotowałeś sobie chwałę. Opuściwszy ich, wyszedł z miasta do Betanii i tam zanocował. Oto słowo Pańskie. Alleluja. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które Ty dzisiaj posyłasz do swojego Kościoła. I Panie Boże, proszę Ciebie, aby to słowo poprzez Ducha Świętego dzisiaj zapadło do naszych serc, weszło do naszych uszu i tam zamieszkało i wydało plon. Panie Boże, proszę Ciebie o to w imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa przez Ducha Świętego. Amen. Kochani, dzisiaj mamy, mógłbym się inaczej, nie tak prosto, twierdząco pytaniem bardzo. Czy wiecie, dlaczego dzisiaj czytamy akurat właśnie ten fragment Słowa Bożego? Bo dzisiaj Niedziela Palmowa. Tak, bo dzisiaj Niedziela Palmowa. Dzisiaj Niedziela Palmowa i myślę, jak można czytać coś innego. Jak można na czymś innym w ogóle się w dzisiejszym dniu koncentrować. Więc to jest centralne wydarzenie, myślę, dzisiejszego dnia, które przypada na dzisiejszy dzień, prawda? I my dzisiaj, chcę powiedzieć, to jest ważne, upamiętniamy, tak się chyba mówi, ojejku, język polski. Język polski jest bardzo trudny. Bardzo trudny, tak, to tak, upamiętniamy dzisiaj, chcę zwrócić na to uwagę, biblijne wydarzenie, kiedy Jezus Chrystus jako oczekiwany Mesjasz wszedł uroczyście do Jerozolimy. I w związku z tym tutaj wydarzyło się dużo takich proroczych wydarzeń, bardzo, bardzo ważnych i istotnych. Za chwileczkę sobie o nich powiemy. Ale ja chciałbym trochę odnieść się do samego dzisiejszego święta. Jako wstęp tylko, tak? Ponieważ pewnie, na pewno jak co roku pojawiają się jacyś hejterzy w internecie, gdzieś na różnych stronach, zaczynają publikować i hejtować dzisiejszy dzień i mówić, że dzisiejszego święta nie należy świętować, że to nie wiem, co to jest, pogańskie jakieś święto, albo że w ogóle nie wolno, chrześcijanin nie powinien, nie może, bo to jest jakieś złe, bałwochwalcze, albo jakieś jeszcze inne. Ja chcę powiedzieć, nie dajcie się na to nabrać, kochani. Mamy swój rozum.
I ja chciałbym dzisiaj obronić dzisiejszy dzień, dając nam argumenty biblijne za tym, że nie tylko, że to robimy i że robimy to jest dobre, ale powinniśmy jako chrześcijanie. I nie ma w tym absolutnie nic złego, aby rozpamiętywać dzisiaj, właśnie dzisiaj, w tą niedzielę palmową, właśnie ten uroczysty wjazd Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. Tak? Dlaczego? I konkretnie dzisiejszą niedzielę chcę powiedzieć. Nie jakąś inną, przypadkową, ale dzisiejszą, dzisiaj. Tak? No, bo będą ludzie, którzy będą to zarzucać, albo może już zarzucali, tak? Bądź więc świadomy. Chcę powiedzieć, że powolutku w tym tygodniu zbliżamy się do takiego żydowskiego święta Pesach. To jest Pascha żydowska, która zaczyna być obchodzona od 14 dnia wiosennego miesiąca Nisan. I już jesteśmy, kochani, w Biblii. Już jesteśmy w Biblii. Jest to pierwszy miesiąc roku biblijnego w kalendarzu hebrajskim, odpowiadający przełomowi marca i kwietnia. I w takich rachunkach gregoriańskich święto to trwa 7 dni w Izraelu, gdzie pierwszy i ostatni dzień są świętami. Ja chcę powiedzieć, że w tym roku, 23, święta te przypadają między wieczorami 5 kwietnia, czyli ta środa teraz, w tą środę teraz zaczyna się Pascha żydowska, w tą środę teraz i trwa ona do nocy 13 kwietnia i będzie to następny czwartek, tak? Więc jeśli byśmy chcieli być bardzo, bardzo biblijni i przenieść się jakimś wehikułem czasu o 2000 lat temu, to mamy tą sytuację. Gdzieby Jezus Chrystus teraz, dokładnie teraz, w tym tygodniu, w tą niedzielę dzisiejszą, właśnie dzisiaj, wchodziłby do Jerozolimy. Uroczyście witany jako Mesjasz, dawno oczekiwany przez Izraela. To mamy tą niedzielę, tą konkretną niedzielę, jeśli byśmy chcieli. I za chwileczkę, czwartek spożywa, ten czwartek teraz, bo my będziemy sobie chcieli każdego dnia ten czwartek teraz spożywa swoją wieczerzę pańską ze swoimi uczniami i za chwileczkę przychodzi piątek, kiedy zostaje wydany na śmierć, ukrzyżowany, przez sobotę odpoczywa w grobie i za tydzień, kochani, w niedzielę zmartwychwstaje. To jest to, słuchajcie, kochani, co my obchodzimy. Tak? Mamy taką sytuację. Króciutko słuchajcie o tym, czym jest Pascha, ale to tak tylko króciutko. Będziemy coś więcej mówić może za tydzień. Pascha żydowska została ustanowiona, aby upamiętnić wyjście Izraela z Egiptu. Pamiętasz, Arturze, myśmy o tym rozmawiali ostatnio, właśnie w poniedziałek, no nie? Wyjście Izraela z Egiptu. Kiedy to i w tym wyjściu Izraela z Egiptu jest cała Ewangelia zawarta. Mnóstwo różnych obrazów. Kiedy to Izrael znalazł się w niewoli egipskiej, dzisiaj człowiek znajduje się w niewoli diabła, znajduje się w złym świecie, pod panowaniem szatana. Tak jak wtedy ludzie, Izraelici, który jest figurą Kościoła, znajdowali się pod butem Faraona, my dzisiaj znajdujemy się pod butem diabła. Uciskani. Tak jak tamten Izrael, dzisiejszy Kościół, pod mocną ręką Mojżesza wyszedł z Egiptu, tak my dzisiaj pod mocną ręką Jezusa Chrystusa zostajemy wyprowadzeni z niewoli diabelskiej. I tak jak tamci przez Mojżesza, który niósł w ręku sztandar, mianowicie tą swoją laskę daną od Boga, my dzisiaj za Jezusem Chrystusem, który jest naszym sztandarem, wychodzimy z naszej niewoli egipskiej. Tamci wtedy
przeszli przez Morze Czerwone, które się roztąpiło, które dzisiaj dla nas jest symbolizowane, może nie symbolizowane, jest rzeczywistością chrztu, gdzie każdy z nas przez chrzest przechodzi, jak przez swoją śmierć, z niewoli egipskiej, spod władzy diabła, na drugi brzeg Morza Czerwonego, do ziemi obiecanej, do Bożego Królestwa. Tak i Izrael w tamtym czasie. Popatrzcie, ile mamy tutaj pięknych obrazów. Ale w tym wszystkim było jedno zasadnicze wydarzenie, które zainicjowało wszystko, a które jest obrazem Jezusa Chrystusa i Jego ofiary na krzyżu. To był dzień Paschy. Dzień, kiedy Izraelici mieli jedno polecenie. Zabijcie baranka, który będzie doskonały, i krwią jego omaszcie sobie od drzwia swojego domu. Każdy, kto będzie znajdował się w tym domu, ocaleje, będzie uratowany, będzie zbawiony inaczej. Tak dzisiaj dla nas Jezus Chrystus jest barankiem, który został wydany za Twoje grzechy. I jeżeli Twoje serce jest omazane Jego krwią, będziesz zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. Jeżeli ustami swoimi wyznasz, że Jezus Chrystus jest Panem i w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Bo dzisiaj prawdziwym Izraelem jest nie ten, kto jest obrzezany na ciele, ale ten, kto jest obrzezany na sercu. Kto swoje serce omazał krwią Jezusa Chrystusa, tego baranka. I nie ma innej drogi, nie ma innej bramy, jak tylko ta brama, którą jest Jezus Chrystus, omazana Jego krwią, którą to krew przelał na krzyżu. To jest Jezus Chrystus i to jest Pascha. I to jest to, kochani, w co my wchodzimy dzisiaj, aby upamiętniać. Wchodzimy w okres Paschy. Wchodzimy w najważniejsze wydarzenia. Dla Ciebie, z miłości do Ciebie, Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. To jest zasadnicze i najważniejsze wydarzenie w Twoim życiu. I to jest to, w co my wchodzimy. Wchodzimy w okres Paschy, gdzie będziemy rozpamiętywać te wszystkie wydarzenia. Bo wiecie co, są kościoły, które kompletnie o tym zapominają. I nie wiem, co tam głoszą, ale zupełnie nie głoszą Ewangelii. A my nie chcemy, tak? My chcemy być Kościołem, który sięga do Słowa Bożego i głosi Ewangelię. Tak? Więc jeśli chodzi o istotę dni tego, którym jest dzisiaj Niedziela Palmowa, to mamy taką samą sytuację podobną, o której żeśmy mówili. Jaka miała sytuację ponad 2000 lat temu, kiedy to Jezus Chrystus spożył swoją Paschę, Pesach, ze swoimi apostołami, usiedli u stołu we czwartek, będziemy to świętować wieczorem, przenosząc to w realia dzisiejsze. Stałoby się to dokładnie w ten czwartek, jeszcze raz powtórzę, bo to jest bardzo ważne, gdzie w piątek byłby osądzony, ukrzyżowany, złożony do grobu jeszcze przed wieczorem. A w niedzielę, za tydzień, będziemy świętować Jego zmartwychwstanie. Ale dzisiaj Jezus Chrystus wchodzi do Jerozolimy. Triumfalnie. Bo coś się wcześniej wydarzyło. Tak? Jezus Chrystus... Słuchajcie, to jest ta niedziela dzisiejsza, nie inna. Jeśli byśmy chcieli jakoś historycznie obronić to, że my dzisiaj właśnie wspominamy to wydarzenie i ten fragment, to jest to. Tak? Nie jesteśmy, słuchajcie, bałwochwalcami. Żadnymi bałwochwalcami, w związku z tym nie jesteśmy. Nie spotykamy się dzisiaj dlatego, bo obchodzimy jakieś pogańskie święto, jak może zarzucają niektórzy. Spotykamy się dzisiaj, aby upamiętnić triumfalny wjazd Jezusa Chrystusa, naszego kochanego Pana, do Jerozolimy. I słuchajcie, my nie czcimy też żadnego święta. Ani nie czcimy niedzieli. To nie jest tak. Rzeczy
i przedmiotów się nie czci, bo to jest bałwochwalstwo. My czcimy tylko jednego, jedynego Boga. I upamiętniamy ważne wydarzenia związane z Jego działaniem na rzecz naszego odkupienia i zbawienia. I teraz zastanówmy się króciutko, co wydarzyło się w tamtym czasie, w tę niedzielę palmową. Tak? My czytamy, że ten Jezus Chrystus przybliżył się do Jerozolimy i kiedy podeszli do Betfage, do Góry Oliwnej, posłał wtedy tam swoich dwóch uczni, aby przyprowadzili mu osiołka z jagnięciem. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Z osiołkiem małym. O, chyba lepiej będzie. Z osiołkiem. I jak król, słuchajcie, usiadł, posłali płaszcze, usiadł na tych dwóch zwierzęciach. Ja nie wiem, jak to mogło wyglądać, ale jakoś to wyglądało. Musiał usiąść na tych dwóch zwierzęciach razem. Nie wiem, jak to było możliwe, pewnie jakoś sobie poradził. I wjechał uroczyście do Jerozolimy. Słuchajcie, osiołek jest symbolem pokoju. Jak gołębica dzisiaj w naszym świecie. Gołąbek jest oznakiem pokoju. Tak, osiołek jest to zwierzę bardzo wrażliwe, bardzo delikatne, bardzo spokojne. Wy macie, dziewczynki, baranki u siebie. To nie są osiołki, ale podobnie troszeczkę leżą. Te może wasze baranki są może bardziej takie złośliwe, ale tamte dwa osiołki były naprawdę takie normalnie łagodne. Zresztą o nich tak jest też napisane. Tak? Łagodny. Piąty werset. Oto twój król przychodzi do ciebie łagodny. Łagodny. I siedzący na oślicy. Słuchajcie, on nie wjechał tam na czołgu z armatą. On nie wjechał tam z armią uzbrojonych po zęby żołnierzy. Tak jak dzisiaj armia rosyjska najechała na Ukrainę i miażdży ten kraj. Albo jakaś każda inna armia. Nie będziemy usprawiedliwiać żadnej. Nawet i amerykańskiej. Przepraszam bardzo. Żadnej. Jezus Chrystus nie wjechał tam w taki sposób. On wjechał tam na osiołku. Łagodny i siedzący na oślicy i na oślęcu. Oślęciu źrebięciu jucznego zwierzęcia. Łagodnie wjechał. Pokojowo z flagą, można powiedzieć, pokoju. To jest pierwsza, słuchajcie, kochani, uwaga. Bo on jest królem pokoju. Wszędzie, gdzie on wchodzi, on przynosi pokój, on przynosi radość, on przynosi miłość. Ludzie, którzy to widzą, rozpoznają to, kim jest Jezus Chrystus. Przychodzą na Jego przywitanie, ścielą Mu do nóg to, co mają pod ręką, jakieś gałązki, swoje szaty, bo nie wzięli nikogo, niczego innego, to ściągają swoje jakieś ubrania, kładą i wołają to jedno, słuchajcie, Hosanna synowi Dawidowemu, błogosławiony ten, który przychodzi w imieniu Pańskim, Król Izraela. To jedno, błogosławimy Ciebie, Jezu Chryste. Wywyższamy Ciebie. Słuchajcie, to jest to, co my robimy każdego nabożeństwa. Kiedy śpiewamy pieśni w uwielbieniu, oddajemy Bogu chwałę, oddajemy ją komu? Jezusowi Chrystusowi, prawda? I nie boimy się tego, że popełniamy jakiekolwiek bałwochwalstwo, tak? Dlaczego? Ponieważ kto nie czci Syna, nie czci Ojca, pisze ewangelista Jan. Tylko taka cześć podoba się Ojcu, kiedy czci się Jego Syna umiłowanego. Chcesz uczcić Ojca? Uczci Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważne, słuchajcie, bo inaczej nie można oddawać Bogu Ojcu chwały tak, aby się ona podobała. Tak mówi Słowo Boże. Przez Jezusa Chrystusa mamy śmiały dostęp do Boga Ojca. I nie ma innej drogi. Tylko przez Jezusa Chrystusa możemy dojść do Ojca. Tylko przez Niego. Trzecia uwaga. Gdy On przybył do Jerozolimy, słuchajcie, 10 werset, poruszyło się całe miasto, jest napisane. Wszyscy to zauważyli. Wszyscy to zauważyli. Ja sobie myślę, podobnie jest dzisiaj z nami, ale tu pytanie do Ciebie.
tam, gdzie my się pojawiamy, czy jesteśmy zauważeni. Jako chrześcijanie, powiadam. Wchodzisz gdzieś, w jakieś miejsce, do jakiegoś urzędu i tam w jakiś sposób ludzie zauważają to, że no, nie jesteś normalny. Jest coś w tobie innego. Masz inny smak albo inny zapach. Nie wiem, wchodzisz do banku i tu nagle roznosi się zapach. No nie? I ludzie się oglądają, o co to tak tutaj zapachniało, tak? Rozumiem. O to chodzi, tak? Z Jezusem Chrystusem tak było. On przybył do Jerozolimy i poruszyło się całe miasto. Wystarczy tylko, że On przybył. Nie musiał nic mówić, nic robić, tylko przybył. Tak? I za chwileczkę my widzimy pierwsza rzecz, którą zrobił Jezus Chrystus. Gdzie wszedł? Do świątyni. Wszedł do świątyni. Ale słuchajcie, żeby co? Żeby uwielbić tam Boga? Nie. Żeby zrobić tam porządek. Przede wszystkim. Bo oni sobie tam z tej świątyni, wiecie co zrobili? Targowisko. Targowice sobie zrobili. Handel, pieniądze, kupowanie, sprzedawanie, zajmowanie się swoimi majątkami, to zrobili ze świątyni. I to jest dla mnie dzisiaj pytanie, słuchajcie, bo Słowo Boże mówi tak, że tutaj, gdzie zamieszkał Jezus Chrystus, inaczej trzeba powiedzieć, jeżeli zaprosiłeś Jezusa Chrystusa do swojego życia, do swojego serca, Słowo Boże mówi, twoje ciało stało się świątynią Ducha Świętego. Tak? I tutaj ja się muszę zastanowić, co jest w tej świątyni. Czy przypadkiem świątynia mojego serca dzisiaj gdzieś się nie pogubiła w jakimś i nie stała się targowiskiem. Tak? Gdzieś tam nie zaczęło coś pleśnieć w moim sercu. Czy tam jest czysto? Czy tam rzeczywiście oddaje się chwałę Bogu? Musisz się zastanowić nad swoim sercem. Tak? Bo przychodzi Jezus Chrystus do twojego życia, ja myślę sobie na początek, nie po to, żeby twoje życie pochwalić, tak się tobą zachwycić, o jaki piękny po prostu tutaj taki normalnie chrześcijanin. Nie. Jezus Chrystus wchodzi do twojego życia po pierwsze, żeby zrobić z nim porządek. Tak? Żeby oczyścić ciebie z bałwochwalstwa. Żeby pozrzucać ołtarze w twojej świątyni. To, co sobie tam nastawiałeś. To jest pierwsze, co chce zrobić Jezus Chrystus, bo on w 13 wersecie mówi, dom mój będzie nazwany domem modlitwy. Ma być domem modlitwy. Nie rób z niego jaskini zbójców. Ale ma być domem modlitwy. Jak on, wiecie, oczyścił tą świątynię, to wiecie co, w wyniku tego tam się zaczęło coś dziać. Dopiero wtedy zaczęło coś tam się dziać. Podeszli do niego w świątyni niewidomi i kulawi, a on ich uzdrowił. Wtedy, kiedy świątynia była święta, tam zapachniało, tam został zrobiony porządek. Przywrócona została Boża obecność. Wtedy pojawiły się uzdrowienia. Przyszli do Chrystusa niewidomi i kulawi, a On ich uzdrowił. Ja sobie myślę, to jest też pewnie i symbol. Bo ten niewidomy to może być osoba, która chodzi po świecie i jest ślepa na Chrystusa. Ale przychodzi moment, kiedy Jezus Chrystus dotyka się tej osoby, może się dotknąć tej osoby przez ciebie, przeciera jej oczy i ona zaczyna widzieć nagle. O, Jezus Chrystus. I przychodzi do niego, bo została uzdrowiona ze swojej duchowej ślepoty. I tak samo ten kulawy też może być obrazem człowieka, który jest niezdolny do tego, aby chodzić dla Boga i żyć dla Boga, ale przychodzi Jezus Chrystus do jego życia i go uzdrawia i uwalnia go do tego,
że ten człowiek może zacząć żyć dla Boga, może zacząć chodzić dla Boga. I ja jestem pewien, że Bóg w tym chce używać nas, kochani, swojego Kościoła. On dzisiaj nie ma innych rąk jak Twoje ręce, nie ma innych nóg jak Twoje nogi, innych oczu, uszu jak Twoje oczy i uszy. On chce się posługiwać Tobą w tym świecie. On nie ma nic innego, On nie ma innego narzędzia dzisiaj. Czy oddasz Mu się w Jego ręce? Czy chcesz Jemu służyć? Czy chcesz chodzić w Nim samym tak, aby stać się Jego rękami i Jego nogami? Jest taki piękny obraz, słuchajcie. Pewien zegarmistrz miał hobby. Chodził na targ, kupował, znajdował jakieś antyki stare i je odrestaurowywał, naprawiał i kolekcjonował. Taki kolekcjoner. I pewnego razu poszedł na targ i słuchajcie, na tym targu zobaczył figurę Chrystusa. Taką starą, drewnianą figurę Chrystusa, ale ta figura tak, nie miała ani rąk, ani nóg. Sam wiecie, tułów i tylko głowa, takie zniszczone coś, no nie? I on to kupił, przyniósł na swój warsztat, położył, się tak przypatrzył i powiedział, a nie będę tego naprawiał. Zrobimy inaczej. To ja chcę być teraz Twoimi rękami i ja chcę być Twoimi nogami, drogi Jezu Chryste. I wiecie co? I oddał Jezusowi swoje życie w tym momencie. I zaczął działać i zaczął być rękami Jezusa i Jego nogami. Tak to go uderzyło, że się po prostu człowiek nawrócił. Pytanie do Ciebie, czy Ty chcesz być Jego rękami? Czy Ty chcesz być Jego nogami? On nie ma innych. I On szuka takich ludzi właśnie, którzy by chcieli Jemu służyć. I za chwileczkę my czytamy, że też i pojawiły się w tej świątyni niemowlęta, które zaczęły też i wołać Hosanna synowi Dawida. Hosanna. Wołały świątyni nawet dzieci. Także ja się tutaj strasznie cieszę z Kasi i z Alicji, bo mamy też i wśród nas dzisiaj dzieci, które wołają Hosanna synowi Dawida. Rozpoznają Jezusa Chrystusa. Ale wiecie co? Byli też i faryzeusze tam w tej świątyni, chcę powiedzieć. Bo w każdej świątyni, tak jak w każdym kościele, też i są i tacy. To jest piękny obraz wspólnoty, która gdzieś tam jest w obrębie Jezusa Chrystusa. Są też i jacyś faryzeusze, którzy oczywiście mają pretensje. Pretensje, czy słyszysz, co one mówią, czy widzisz, taki obraz takiej kobiety, która jakby w kościele, ale tylko plotkowała. Przychodziła do kościoła, żeby tylko z tego kościoła potem wynosić i plotkować, nie plotkować gdzieś tam, nie? I pewnego razu po prostu poraziła swojego pastora taką pewną modlitwą. Panie Boże, gdybyś Ty wiedział, co ja wiem. Nie? Taka modlitwa. Panie Boże, i to oczywiście chodziło o braci, których trzeba było oskarżyć o coś, bo coś tam, wiecie, ktoś wytyka palcami. I są tacy ludzie, wiecie, którzy niczym innym się nie zajmują w kościele, jak tylko wynajdowaniem jakichś rzeczy, jakichś brudów. Ktoś się pomylił. A widzisz, jak on się pomylił? Widzisz, co on zrobił? A widzisz, jak on jest ubrany? A jakie buty sobie dzisiaj... Rozumiecie? Nie wiem, czy znacie to skądś. Ja znam to, znam to. Gdybyś Ty, Panie Boże, wiedział, co ja wiem. Po prostu taka postawa, wiecie, faryzejska. Oby Bóg nas strzegł przed takimi ludźmi. Ale nawet, słuchajcie, gdy się tacy ludzie pojawią,
może nawet i w naszym kościele, to słuchajcie, kochani, nie bądźmy głupi. Nie dajmy się nabrać na jakieś dziwne, diabelskie sztuczki, ale bądźmy tymi, którzy trzymają się Słowa Bożego. Jezus im odpowiada tak: czy nigdy nie czytaliście, z ust niemowląt i z sących przygotowałeś sobie chwałę? I z tym ich zostawił, kochani. Jezus Chrystus przygotował sobie chwałę. I tego oczekuje od swojego Kościoła, kochani. Oczekuje od nas, od tego, żebyśmy byli Kościołem pełnym Jego chwały. Żebyśmy koncentrowali się na Nim, skupiali się na Jezusie Chrystusie i oddawali Jemu chwałę w swoim życiu. Ponieważ Jezus Chrystus jest wszystkim dla nas. I my będziemy, słuchajcie, chcieli się na Nim koncentrować. I myślę, że dzisiejsza niedziela palmowa jest właśnie takim wydarzeniem. Nie mogliśmy jej ominąć dzisiejszego dnia. Nie mogliśmy dzisiaj, skoncentrować się na czymkolwiek innym i powiedzieć, nie byłem w stanie wygłosić innego kazania, na przykład o czym inne kazanie można było powiedzieć. O miłości, o czym, o darach Ducha Świętego. To są wszystko ważne rzeczy, tak? To są wszystko ważne rzeczy. Ale myślę, że dzisiejszy Pesach, dzisiejszy okres, kiedy wchodzimy w święto Paschy, gdzie za chwileczkę, słuchajcie, będziemy rozpamiętywać śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu i najważniejsze wydarzenie, słuchajcie, za tydzień, Jego zmartwychwstanie. To jest absolutnie, kochani, najważniejsze. I nie dajmy sobie tego wyrwać i nie dajmy się zaślepić. Czy chcesz dzisiaj podjąć taką decyzję, żeby być rękami Jezusa Chrystusa i nogami Jezusa Chrystusa? To jest to wezwanie dzisiaj dla ciebie. Tak? Ja wiem, może oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi wiele lat temu, ale każdego dnia, słuchajcie, kiedy wstajesz rano, to jest ta decyzja, którą możesz ponawiać, kiedy wstajesz tylko z łóżka. Panie Jezu, ja chcę Tobie służyć. Ja chcę, żebyś był moim Panem. Chcę być Twoimi rękami i chcę być Twoimi nogami. I tak mi dopomóż Bóg. Amen. Panie Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, które Ty dzisiaj posłałeś do swojego Kościoła. W ten szczególny dzień dzisiaj. Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że my możemy to rozpamiętywać i nie dajemy się zbałamucić przez jakieś pseudo nauczanie i pseudo jakichś braci, ale Boże, dajesz nam świeży umysł i jesteśmy prowadzeni Duchem Świętym Twoim właśnie do tych wydarzeń, do wydarzeń tej niedzieli palmowej i do wydarzeń związanych z Wielką Nocą, z tym dniem, kiedy Ty zawisłeś tam na tym krzyżu, Panie drogi Jezu Chryste, dla naszego zbawienia Twoja krew została tam przelana. Ale nie tylko to, bo po trzech dniach zmartwychwstałeś, zwyciężyłeś grzech, zwyciężyłeś diabła, zwyciężyłeś śmierć. Panie drogi Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to. Alleluja. Amen. Amen. Kochani, stoimy przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej.